Tuż po oficjalnej konferencji prasowej i oficjalnym ważeniu mamy przyjemność porozmawiać z selekcjonerem kadry mężczyzn, Grzegorzem Proksą. Panie trenerze, start dzisiejszy, jutrzejszy tak naprawdę zawodników na gali Suzuki Boxing Night. To jest dobry moment, żeby ich sprawdzić po tym intensywnym styczniu, gdzie było dużo zgrupowań i dużo ciężkiej pracy. Optymalny, bo w poniedziałek zaczynamy turniej w Hiszpanii, więc to jest bardzo dobry test mecz dla tych zawodników, którzy się tam wybierają. Oczywiście kilku zawodników zostało w Giżycku, gdzie kończą obóz, drugi obóz przygotowawczy, już czysto specjalistyczny. No a w Hiszpanii czeka nas spore wyzwanie, wiele kadr i to po tych światowych boksu, więc będzie się z kim sprawdzać. Te tygodnie do kwalifikacji macie mocno zajęte, wszystko jest rozpisane. Obóz w Zakopanem dał pewnie jakiś pogląd na to, w którym miejscu jesteś, jeżeli chodzi o chłopaków, ale tak, też i ten uzupełniający, można by tak powiedzieć, w tej chwili obóz w Giżycku daje obraz całej kadry, czy to jeszcze nadal jest praca i wyłuskiwanie tych wszystkich elementów spójności? Nie, to myślę, że kadra już w jakimś stopniu się zamyka i mamy pogląd do tych zawodników, z których możemy korzystać. Jest to praktycznie 90%. Obóz w Zakopanem przyniósł rezultat taki, jak się spodziewaliśmy. Chłopcy świetnie wykonali swoją pracę, co sprawdził skrzętnie profesor Czuba, przeprowadzając badania wydolnościowe już w pierwszy dzień w Giżycku, i one pokazały, że są tego efekty. Jeżeli chodzi o same Giżycko i ostatnie dwa tygodnie, to była już czysta praca specjalistyczna, zmniejszenie długości ćwiczeń i też pierwsze sparingi z elementami technicznymi, no i analiza tego wszystkiego. Jutrzejsza gala Suzuki Boxing Night, na której zobaczymy kilka ciekawych naprawdę pojedynków, które Twoją uwagę przykuwają i dlaczego, jakbyś tak pokrótce mógł powiedzieć. Mariusz, wszystkie. W jakim stopniu wszystkie? I tutaj, gdyż każdy ze startujących chłopaków na Suzuki, no oprócz dwóch zawodników, brał udział w pełnym przygotowaniu ze mną. Oczywiście oni nie są dzisiaj w optymalnej formie i nie mają być w optymalnej formie, natomiast chcemy sprawdzić, na ile wyciągnęli wnioski z uwag, które dostawali podczas zgrupowania, na ile są w stanie wprowadzić w ogniu te zmiany, tak? kiedy te tętno będzie duże i na ile ich odporność psychiczna będzie i też chłód taki boksowania będą w stanie to wnieść do ringu. Grzbiet Adamus. Tak, to bardzo fajna walka, bardzo mi się podoba, zarówno jeden, jak i drugi. Ja przyznam szczerze, że Jakub robi świetne rezultaty, ale myślę, że to też jest pokłosie tego, że mam doskonały kontakt z trenerem klubowym, Krzysiem Sadłoniem, i razem widzimy i debatujemy na temat błędów, które są jak najszybciej do wyeliminowania w boksie Kuby. I też świadomość Kuby jest na tyle i chęć poprawiania ich, że boksuje z dnia na dzień, widać znaczne poprawy, przyjmuje uwagi i myślę, że jutro da bardzo dobrą walkę. Natomiast Adamus zupełnie troszeczkę inny technicznie zawodnik, natomiast ogromna determinacja. Przyleciał do Zakopanego porozmawiać specjalnie ze mną, więc daję mu tutaj szansę na to, aby się wykazał. Tym bardziej, że to jest troszkę inny boks, bo on jednak często boksuje na Wyspach, w Irlandii. Tak, tylko że też patrzę bardziej przyszłościowo i na przykład Krzpiecika widzę również w wadze 5-4 być może, jeżeli chodzi też o Mistrzostwa Europy. Zobaczymy. No, na razie jest zdeterminowany, by walczyć o swoją pozycję w kategorii 57 kilo, no i jutro da nam jakąś odpowiedź już w walce, nie tylko na treningach, ale na pewno jest to bardzo, bardzo, bardzo perspektywiczny zawodnik, z którym przyjemność jest pracować. Tacy starzy wyjadacze jak Jarosław Iwanow i Słomiński mają też ciekawe pojedynki, ciekawych rywali, prawda? Tak, i tutaj też jest ogromny głód zarówno u Kuby, jak i u Jarka, nauki, rozwoju i też przyjmowaniu uwag, jeżeli chodzi o analizę techniczną sparingów, jak i pracy ogólnej. Jarek, od Jarka bije też ogromna determinacja. Kuby to nie muszę przedstawiać, bo jego zaciętość jest nieprzeciętna. I myślę, że dadzą mi to wspaniałe pojedynki. No, tym bardziej, że Jarek boksuje z młodym Nikodemem, ale już też doświadczonym na arenie międzynarodowej, bo boksował na Mistrzostwach Europy.
Nikodem jest z bardzo dobrego klubu, o świetnej renomie, jest zacięty, charakterny chłopak i myślę, że jutro ta walka może sprawić publiczności wiele frajdy. Jeszcze na chwilę przeskoczymy do tego, że za chwilę wyjeżdżacie do Hiszpanii. Mhm. Na ile ten turniej jeszcze potrafi coś zmienić w ustawieniach tych takich trzonie reprezentacji? To jest taki turniej, który co ma pokazać? No pojedziemy z dwóch zawodników w kategorii 51 kg, czyli Nicolas Pawlik i Jakub Słomiński. Pojedzie dwóch zawodników w kategorii 57 kg. Pojedzie dwóch zawodników w wadze 80 kg również. Tak, z pewnością tak, ale nie tylko szukam jedynek, ale chcę, aby ta dwójka również brała doświadczenie, również się uczyła pod kątem innych startów, ale też pod to, aby ta jedynka też czuła presję, nie? I to nie jest powiedziane, że ten, kto jutro przegra, nie pojedzie na kwalifikacje. Więc tutaj jeszcze spokojnie jesteśmy, tak jak mówię, na początku przygotowań. To nie jest optymalna forma. Czekamy, aż ona wyszczeli, a ma ona wyszczelić w marcu i w maju. No i po turnieju w Hiszpanii zostajecie. Tam na obóz naprawdę mocno, mocno intensywnie pracujecie. Znaczy to nie jest tylko tak, że zostajemy tam na obóz. Tam jest 15 kadr. Mówimy o państwach Meksyk, mówimy o państwach Kazachstan, mówimy o Puerto Rico, mówimy o Francji, mówimy o Anglii, nie, w sensie Wielkiej Brytanii tak naprawdę, bo jedzie tam GB. Także turniej nieprawdopodobnie mocno obsadzony. Dlatego ten turniej wybrałeś, odpuściłeś tak. Debreczyn? Tak, właśnie dlatego. No i to tam jest 12 państw Azji, także zupełnie inne style. Chcę, żeby chłopcy jak najszybciej się zaadoptowali do tego, co będzie nas czekało we Włoszech i co może nas czekać w Tajlandii. Życzę w takim razie powodzenia, trzymam jutro kciuki za chłopaków, niech wygrają lepsi, krótko mówiąc, a ty zdobywaj ten przegląd informacji i korzystaj z niego jak najlepiej potrafisz. Dziękuję ślicznie. Zapraszamy do obserwowania nas na Facebooku, platformie X, Instagramie oraz TikToku.